O ziemskich przeżyciach, acz równie ekscytujących, porozmawiam ze swoim gościem. Jest nim dzisiaj Ewa Kolbowicz, wolontariuszka NNT, czyli takie inicjatywy Niewidomi na tandemach. To chyba rzeczywiście jest proste. Tak. Jest to po prostu jakaś tam internetowa, wirtualna skrzynka kontaktowa, do której zgłaszają się z jednej strony niewidomi, a z drugiej strony wolontariusze. Ja byłam na tej stronie, muszę ci powiedzieć, Ewo, i zauważyłam, że tam jest zdecydowanie więcej wolontariuszy. Tak, tak. Jest dużo chętnych do pilotowania. Jaki wniosek, że jest dosyć chyba niedużo wiedzą osoby niepełnosprawne o tym projekcie, właśnie, także Właśnie. Dobrze by było, żeby się w końcu dowiedziały. To już nasza w tym głowa. Ewo, powiedz mi tak, dlaczego ty właściwie się zaangażowałaś w ten projekt? Skoro czuję się pewnie na rowerze i dobrze, to czemu tego nie wykorzystać? Mogę się tym podzielić, mogę umożliwić osobom niepełnosprawnym, niedowidzącym, niewidomym, aktywność sportową, taką formę aktywności sportowej, to czemu nie? Podobno już wcześniej o tym myślałaś, tak, zanim wpadłaś na tę stronę. Tak, dokładnie. Tak? Rzeczywiście tak było? Tak, w zeszłym roku już zaczęłam poszukiwania w internecie, natomiast nic konkretnego nie znalazłam. Temat jakby się troszeczkę rozmył, dopóki w internecie znalazłam właśnie tę stronę Niewidomi na tandemach. Wypełniłam formularz, zgłosiłam się. I stało się. Oto jestem, tak. jako pilotka. Super, właśnie. Wiesz co, bo fajne jest też to, że ty jesteś osobą taką aktywną. Gdzieś tam poza anteną powiedziałaś mi, że ty źle znosisz, źle się czujesz, gdy ten postój trwa zbyt długo. Tak, tak, tak. tak. Czy ty rzeczywiście musisz ciągle być w ruchu, musisz ciągle jechać? Jak najwięcej, może tak. Też trochę innej aktywności zażywam sportowej. Natomiast rower to... To jest to? To jest to, tak. Dostałaś w genach. Jak jest większa przerwa, to już jest niedobrze. To jest logo tego projektu, tak? Tak, dokładnie. To jest nasze logo. Tak. Teraz posłuchaj, powiedz mi tak, czy to jest w ogóle trudne wyzwanie? Czy to jest coś takiego, czego trzeba się nauczyć, żeby wziąć osobę niewidomą na taki tandem? Tak jak wspomniałam, trzeba być pewnym na rowerze jednak, bo to jest się oczami drugiej osoby tak naprawdę i jest duża odpowiedzialność. I przede wszystkim trzeba dać komfort tej osobie. Aha. Cały czas musisz być sfokusowana na tej osobie niewidomej, tak? Tak, tak? No bo rzeczywiście, bo to co my widzimy, na przykład, nie wiem, to co my widzimy jakieś tam 20, 50 metrów przed sobą, to on tego nie zobaczy, więc trzeba mu o tym powiedzieć. Tak, tak. Też dokładnie wszystko opisać, opisać sytuacje, które wymagają reakcji podczas jazdy. Czyli to jest takie... Właściwie non-stop skupienie, zmożona uwaga, tak. a przyjemność jest dużo tego przyjemności. Jakaś... Mega przyjemność. Tak? Tak. A co jest najprzyjemniejsze wobec tego? Widząc radość tej osoby, satysfakcję i dużo dobrego humoru, też taką swobodę. Także dobrze się czuję po prostu, dobrze się czuję. Ale co, jak jedziecie, to rozmawiacie sobie o czymś? Tak. Tak. A na przykład o czym? O życiu czy o krajobrazach? Może mniej o krajobrazach, ale więcej właśnie o życiu, jakichś różnych sytuacjach, też różnymi doświadczeniami się wymieniamy, także... Ja sobie myślę, wiesz, bo jak małżeństwo jedzie samochodem, to albo się kłóci, albo się godzi. Wiesz, i tak w tym samochodzie podczas tej wspólnej jazdy dużo rzeczy może się zadziać. Można zbudować jakąś więź. Czy na tandemie też można zbudować jakąś więź z człowiekiem? Tak, jak najbardziej, bo tutaj jest szalenie istotna komunikacja, dobra komunikacja. I oprócz takiej komunikacji, jeżeli chodzi o komendy, tak? Komendy, kiedy stajemy, kiedy skręcamy, co jest przed nami, to również taka komunikacja, nieco inna. Taka w sensie psychologicznym. Tak, tak, tak. Powiedziałaś kiedyś o sobie, że jesteś antystereotypowa. Tak. Co miałaś na myśli? To, że jesteśmy na tyle
mogę tak powiedzieć, specyficznym społeczeństwem, że warto przełamywać tak, pewne stereotypy, uczyć to społeczeństwo, tak? Nie zmieniać, ale uczyć. I warto. Warto oswajać. No, ja myślę, że tutaj w tym, co robisz i czemu służy ta inicjatywa NNT, to chyba chodzi o to, żeby pokazać, że pomimo to, że niektórym może się wydawać, że pewne sporty są poza zasięgiem osób niewidomych, tak, to de facto one są w zasięgu, są tak, możliwe, prawda? Czyli niemożliwe staje się możliwe. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Dziękuję również. Przypominamy wszystkim, no może nie wszystkim, ale chętnym niewidomym, którzy kiedyś zamarzyli o jakiejś ciekawej aktywności fizycznej, że jest taka strona Niewidomi na Tandemach. Warto skorzystać. Długo czekaliśmy na pierwsze kroki Mai. Ponad 2 lata. Ale największym naszym zmartwieniem jest mukowiscydoza i walka z tą chorobą. Wysyłając SMS o treści Pomagam pod numer 7126 wspierasz podopiecznych Fundacji TVN. Nie jesteś sam. Warto pomagać.